Nazywam się Michał Herok i jestem miłośnikiem japońskiej motoryzacji. W tle stoi za mną wyjątkowy samochód Toyota GR Yaris. Toyota zastosowała ten sam patent, który zrobiła w przypadku Celiki w latach 90., gdzie najpierw stworzyła samochód rajdowy i na bazie tego samochodu rajdowego stworzyła samochód, który był już, można powiedzieć, homologacją drogową. I takim właśnie samochodem jest stojący za mną GR Yaris. Ja już, można powiedzieć, przejechałem tym samochodem prawie 13 tysięcy kilometrów w różnych warunkach. Teraz właśnie jesteśmy w takiej aurze zimowej, więc można powiedzieć wręcz idealne warunki, do których został stworzony. To, co dla mnie jest chyba najistotniejszym elementem w kontekście tego samochodu, to jest napęd, tak? To jest naprawdę, ja myślę, że on w tym momencie już, można powiedzieć, że pewnie będzie legendarnym napędem, tak? Ponieważ jest absolutnie wyjątkowy. Znaleźć też w takim, można powiedzieć, przedziale cenowym samochód, który ma napęd na 4, który można jeszcze sobie dowolnie zmieniać, bo to nie jest, że on po prostu ma napęd na 4, to jest tak, że można sobie też te że tak powiem, przekładać, tak, zmieniać, powiedzmy, te obciążenia. Normalnie, w takim można standardzie, po uruchomieniu samochodu on ma przełożenia 60 do 40, tak, przód kontra tył. W trybie track, który jest moim ulubionym też trybem i takim właśnie jeżdżę codziennie, to jest 50 na 50. No i w trybie sport można ustawić 30 do 70 wręcz, tak? Czyli można też, jeśli ktoś lubi, prawda, driftowanie bardziej taki, bardziej sobie, że tak powiem, takie no, zabawy, to z całą pewnością tutaj też będzie mógł to poczuć bardzo mocno na swojej skórze. W momencie, gdy zacząłem ten samochód pierwszy raz, goły, to powiedziałem sobie, nic temu samochodowi nie brakuje. Tak było do momentu, gdy nie zobaczyłem wersji japońskiej i dlatego też stwierdziłem, że muszę się pokusić właśnie o pewne dodatki, pewne modyfikacje, które dodatkowo zwiększą jego atrakcyjność, nie tylko wizualną, ale również aerodynamiczną i również, jak się okazuje, w jakimś stopniu taką, która wpływa na osiągi. Wszystkim jakby spoiler, tak, czarny, który tutaj widać na przodzie, tak, ale dodatkowo progi, również tylny spoiler, co ważne, wydech, który został wymieniony na taki z czterema końcówkami, który to wydech też zwiększa parametry tego samochodu, jeśli chodzi o osiągi. 6 koni więcej, ale 40 Nm więcej. Także końcowo dzięki temu samochód posiada parametry na poziomie 267 koni mechanicznych i 400 Nm. Ponadto zdecydowałem się również na zamontowanie rozpórki pod maską, która dodatkowo poprawia warunki jezdne. Wszystkie części dodatkowe do tego samochodu są produkcji Toyota Racing Development, czyli oryginalnego tunera Toyoty. Na zimę oczywiście tutaj postanowiłem zmienić też oryginalne kute felgi BBS na felgi OZ-y i na tych felgach postanowiłem nałożyć opony Michelin Pilot Alpine 5, czyli w tym momencie najbardziej zaawansowane opony do jazdy zimowej dla samochodów sportowych. Jak to mówią Japończycy, sayonara.